Witam Was serdecznie. Spotykamy się w Gabrielni. Jest piękny, piękne popołudnie czerwcowe. Będziemy mówić sobie dzisiaj w pewnym przypomnieniu, uproszczeniu i jeszcze w innym spojrzeniu o takich kwestiach, jakimi są uczucia, emocje oraz co to jest karma. Zdefiniujemy sobie na nowo słowo karma, cóż to, cóż to jest. Tak jak zostały wcześniej zdefiniowane emocje i uczucia. Emocje i uczucia są to pewne stany w nas, które powodują, że my tracimy energię, to są emocje, i lądujemy na, na niższych planszach tej gry, w jakiej przychodzi nam doświadczać. Im niższa plansza gry, czyli im cięższe emocje, tym więcej ograniczeń w życiu, tym mniej możliwości, tym więcej cierpienia, więcej ciężkości. I więcej różnorakiego trudu, im więcej uczuć, czyli gdy komunikujemy się z tym, co jest wokół nas, jako poprzez, poprzez żal, poprzez, poprzez radość, wdzięczność, szacunek, bezwarunkową miłość, czyli uczuciami komunikujemy się z tym wszystkim, co jest, to przechodzimy na coraz to wyższe gry, gdzie coraz mniej jest trudu, coraz mniej cierpienia, coraz mniej walki. I jakichkolwiek zabiegów, a wszystko z lekkością i z łatwością przychodzi. Poprzez uczucia my łączymy się ze źródłem, i jakby zmierzamy w drodze powrotnej do źródła, poprzez emocje odcinamy się od źródła. Kim jesteśmy i co my tutaj, co my tutaj robimy? Kim jesteśmy? Czy jesteśmy tym człowiekiem, mężczyzną, kobietą, pod tym imieniem i nazwiskiem? Tak, system, który nas egzaminuje, tak chce, żebyśmy tak postrzegali rzeczywistość, że, jesteśmy, że mamy tylko jedno życie, że nazywamy się tak, jak się nazywamy, że, że mamy ten kolor skóry, że jesteśmy Polakami albo Rosjanami albo Ukraińcami, Żydami, Niemcami, Amerykanami, żebyśmy czuli się w jakimś oddzieleniu i żebyśmy ewentualnie kogoś się obawiali, z kimś rywalizowali, walczyli. Kogoś poniżali, kogoś wywyższali. W wyniku takich reakcji i takiego postrzegania rzeczywistości, że jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, co jest, komunikujemy się z innymi poprzez emocje, poprzez żal, złość, pretensje, nienawiść, strach, poczucie winy, lub też litość, i wtedy nurkujemy na coraz to trudniejsze linie życia. Czytaj, coraz to. Jakby cięższe plansze gry, bo my jesteśmy tu tak naprawdę jako pewna świadomość w pewnej grze. Ta gra jest iluzoryczna, ta gra jest holograficzna, ta gra jest fraktalna. Tak? My sobie później w następnych odcinkach rozwiniemy o co chodzi z tą iluzją, z tym fraktalem i z tym hologramem. Natomiast dzisiaj najbardziej porozmawiamy o tym. O tych naszych stanach. My tutaj, jako. M, najpierw, kim jesteśmy? Nie jesteśmy tylko i wyłącznie tym człowiekiem, tylko jesteśmy najwyższą istotą duchową. Najwyższą istotą. Jesteśmy źródłem wszelkiej rzeczy, wszelkiego przejawienia, i wszystko, co się pojawia jako y, różne zdarzenie, czy informacja, czy istota w naszym życiu Czytaj, hologramie życia, bo ta rzeczywistość jest rzeczywistością iluzoryczną. Co prawda, nasze zmysły, jak wzrok, słuch, węch i dotyk, zczytują tą rzeczywistość jako coś prawdziwego, jako coś twardego, namacalnego. Tak? To tak naprawdę przy pewnym powiększeniu okazuje się, że te atomy, jak się powiększy, że to tak, tak naprawdę to jest jedna wielka Pustka, że to jest jedna wielka, tak, w pewnym momencie to też jest jedna wielka iluzja, pewien, pewna cyfrowa, matematyczna rzeczywistość, pewna gra, i my w tej grze mamy się obudzić. Gdyby była sielanka i dostatek wszystkiego, to, to nie ma motywacji do tego przebudzenia. Przebudzić się do czego? Otóż do tego, że jesteśmy wszystkim. Jesteśmy źródłem wszech rzeczy, wszystkich istot jesteśmy wszystkim i wszystkimi. W momencie, gdy będziemy postrzegać siebie w oddzieleniu od wszech rzeczy, od wszystkich innych istot, czytaj, że będziemy utożsamiać się z tym, że jesteśmy Polakami, a będziemy walczyć czy też uciekać czy też pogardzać innymi o innym kolorze skóry, o innej narodowości, tak? lub też będziemy się nad kimś litować. Pogardzać, litować, walczyć albo uciekać, to znaczy, że jesteśmy w iluzji, która jest cięższą iluzją. Tak? iluzją która powoduje że będziemy z tego powodu cierpieć i to cierpienie jest potrzebne po to żeby się wybudzić i wyjść z iluzji podziału uświadomić sobie że jesteśmy wszystkim a wszystko jest z nami że ja i wszystko jednym jest ty ja i ty jednym jesteśmy czy ty odgrywasz w stosunku dla mnie rolę kata czy urzędnika czy jakiegoś obcokrajowca czy męża czy czy żony, czy, czy partnera, partnerki, sąsiada, teścia, teściowej, wszystko to jesteśmy my sami. Jestem ja jako ja i ja jako, jako ten nauczyciel, jako moja własna emanacja, jako moje lustro. Jesteśmy jako świadomość ubrani w pewne wehikuły do poruszania się w tej rzeczywistości. Tym wehikułem jest to nasze cudowne ciało zaopatrzone w zmysły. Te zmysły są detektorami tej rzeczywistości, detektorami, czyli pewnymi miernikami. Ten zmysł, jeden to jest zmysł wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku. Te zmysły są tylko i wy, wyłącznie do smakowania tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością jaką przypadkową czy przez nas wykreowaną. Jeśli jesteśmy nieświadomi, to uważamy, że wszystko nam się przydarza przez przypadek. Te nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, ci jacyś tam złodzieje, ci, czy ci, którzy nas wykorzystują, pomawiają, coś tam niewłaściwego nam robią, jeśli będziemy utrzymywać świadomość oddzielenia, tak, nie jedności, a oddzielenia, i że ci inni to przez przypadek mnie w jakiś sposób skrzywdzili, a tak naprawdę to nas tylko egzaminują, po to tylko, żeby poprzez relacje z nimi. Yy, i poprzez cierpienie i, lub też inne ograniczenie, żeby się obudzić, żeby się obudzić i zacząć patrzeć przez świadomość jedności, że jesteśmy jednym ze wszystkim, co jest. Więc my, jako źródło wszech rzeczy podzieliliśmy się na nieskończoną ilość samych siebie. I w tym momencie, w tym przejawieniu jesteśmy my, jako my w tych awatarach, w tych ciałach fizycznych, ubranych, yy, uzbrojonych jakby w te detektory, jakimi są nasze zmysły. Jest, mamy też serce jako pewien y, projektor tej rzeczywistości, tak? i to wszystko, co my tutaj wygenerujemy jakąkolwiek częstotliwość, jakąkolwiek y, przeważającą myśl czy przekonanie, że życie jest ciężkie to my to wysyłamy do lustra i to do nas wraca. Wszystko to, co wysyłamy z siebie, to do nas wraca. Więc mamy rzeczywistość, rzeczywistość pierwotną. W formie zasiewu to jest wszystko to, co my poczujemy, pomyślimy, o czym mówimy. To są ziarna. Nasze serce jest projektorem. Dzieli się na dwa podprojektory. Tutaj e, to jest linia 200, czyli poziom odwagi, poziom radości, szacunku, akceptacji, wdzięczności, bezwarunkowej miłości. Wszystko to, co projektujemy na rzeczywistość w tu i teraz. Nasze oczy widzą. Że coś jest takie, jakie jest. Jeśli my powiemy, że to nam służy, że to nam sprzyja, że to jest, jest cudowne, to to będzie się nam narzało i tego będzie więcej i więcej. I nasze detektory będą, będą dostrzegały to w formie pomnożonej. Nasza moc kreacji idzie za naszą uwagą. Ta nasza uwaga to jest i spojrzenie, i myśl, i słowo, i czyn. I za tym idzie nasza moc, nasza moc kreacji. Dodatkowo możemy zasilać tą moc kreacji, jakby nakierowywać, nadawać azymot poprzez uczucia, tą moc kreacji, wtedy pomnażamy to, co chcemy. Natomiast jeśli wkładamy emocje, czyli niezadowolenie, żal, złość, pretensje, nienawiść, to projektujemy tym projektorem. Jeśli okazujemy jakiekolwiek niezadowolenie że to jest, i mówimy, że to jest jego wina, to jest. Jej wina, to jest ich wina, to urzędników, polityków yy, czy kogoś tam i okazujemy emocje, żal, złość, pretensje, nienawiść. Jakiekolwiek niezadowolenie my to wysyłamy do pola, do lustra i to wszystko pomnożone wraca. Energia, nasza moc kreacji podąża za naszą uwagą, zasilona emocją albo, albo uczuciem, wraca do nas pomnożona. Tak? Wokół nas świat, to pole. To jest jedno wielkie lustro i lustrem są wszyscy ludzie, wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta. Wszystko jest dla nas lustrem i my uczestniczymy w pewnej grze, gdzie są różne plansze gry. Te plansze gry są tak jak te częstotliwości Hawkinsa. Im niżej wibrujemy my w sobie, im niższe częstotliwości wysyłamy do lustra, tym przeskakujemy poprzez przejście indukowane na coraz to niższą, trudniejszą planszę gry, gdzie tu jest coraz więcej cierpienia, yy, ograniczeń, trudów jakiegoś bólu, poniżenia yy, i braku szacunku. Tak? Natomiast w momencie, gdy my jesteśmy świadomi i wysyłamy do lustra, to zawsze to, co siejemy, to do nas wraca. Jeśli siejemy gorzkie ziarna, czyli żal, złość, pretensje, nienawiść, niezadowolenie, to wraca pomnożone. Tak? Nie ma przypadków. Sami sobie wszystko kreujemy, bo to i poprzez to ciało, ludzkie ciało, my doświadczamy ludzkich Emocji albo ludzkich uczuć. Doświadczamy je i też nimi napędzamy swoją kreację tego, czego nie chcemy, albo tego, co chcemy. To my zasilamy po prostu emocjami to, czego nie chcemy, uczuciami to, co, to, co chcemy. Za lustrem. Za horyzontem zdarzeń jest nieskończona ilość alternatywnych linii życia. Nieskończona ilość. I my, tutaj napisałem kilka czy kilkanaście tych takich podstawowych, w zależności od częstotliwości, którą mamy w sobie, tak, bo serce jest projektorem, ono wie wcześniej, ono zna wszystkie alternatywy. Poprzez swój stan w ciele fizycznym możecie wiedzieć, czy dany wybór, bo jesteśmy w przestrzeni niewolnej woli, ale wolnego wyboru, z tej tej Alternatywy możemy sobie wybierać. Serce podpowiada nam, co nam służy i sprzyja, i wtedy mamy taki spokój i komfort wewnętrzny i, i dobrze się nasze ciało czuje. Albo gdy nasz wybór jest z poziomu umysłu, z poziomu ego, z poziomu logiki, z poziomu strachu, litości, gdy podejmujemy wybór z tych niższych częstotliwości, tak? To wtedy nasze ciało, serce poprzez ciało. A tak naprawdę nasza wyższa świadomość, tak poprzez serce i ciało podpowiada nam poprzez to, poprzez pewne znaki, że to nie jest wybór, który by nam służył, że za tym wyborem będzie stało prędzej czy później cierpienie. Bo jeśli wybór jest z poziomu tutaj dolnych pokładów serca, to owoce przychodzą gorzkie w formie cierpienia, w formie braku szacunku, braku akceptacji, braku miłości, braku finansów, braku partnera, braku pracy, braku samorealizacji. Tak, więc. Jesteśmy my jako źródło w tym przejawieniu, jako ten człowiek w tym ciele męskim lub żeńskim, tak, z tymi detektorami, jak wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, z tym projektorem, jakim jest serce. To nie jest nie tylko, jak to większość ludzi w umyśle mówi, a to tylko pompa, a to tylko mięsień. Nie, to jest nasz najważniejszy ośrodek świadomości, środek, ośrodek kontaktu, łączący nas ze wszystkim, co jest, i, i można powiedzieć, że nie chcę tu ubliżyć sercu, ale narzędzie do projekcji tej rzeczywistości, tak? Jest, jest na, narzędziem, które projektuje i y, poprzez serce, za naszą uwagą i za naszymi częstotliwościami nam namnażają się te wszystkie rzeczy, na których zwróciliśmy uwagę. Więc przypomnę, uczucia to są wszystkie te stany, które za naszą uwagą, jeśli pójdą uczucia, to my projektujemy to, co chcemy i namnaża się to w naszym życiu i zgodnie z przysłowiem, co się sieje, zasiejemy uczucia, zasiejemy akceptację, zasiejemy szacunek, mimo tego, że z, w naszym polu postrzegania, nasze detektory, egzaminując nas, na dany moment te detektory mówią nam, ale to jest nie do uszanowania, to jest do pogardzenia, tego trzeba nienawidzić, tego trzeba się bać. Jeśli uwierzycie w tą iluzję, którą Wasz umysł wam podsuwa, że czegoś się trzeba bać, przed czymś trzeba uciekać, z czymś trzeba walczyć, tak, to lądujemy w niższych pokładach w tak, zwanym, w tak zwanym nocniku i im większa nienawiść, im niższa częstotliwość, tym głębsze, gęstsze, mniej smakowite. Yy, pokłady nocnika, bo nie wiem, czy nocnik może być w ogóle smakowity. Więc tak, chodzi o to, że jesteśmy tylko my. I wszystko, co wokół nas, to też jesteśmy my. Cały czas wchodzimy w interakcję między sobą, w sobie, a sobą we wszystkich swoich emanacjach. Te nasze emanacje, czyli lustra, to jest nasz partner, partnerka, mąż, żona, też teściowa, rodzice, dzieci, urzędnicy, funkcjonariusze, i ten system, który gdzieś tam nas otacza, z którym też należy się nauczyć skomunikować. Jeśli chodzi o słowo karma, dotychczas karma to. Jakby była upatrywana przede wszystkim jako pewna, pewne owoce, które, które wracają, które są jakby do, do przerobienia. Są tacy, którzy mówią, że karma jest. Ja też tak mówiłem, że karma jest i, i jej nie ma. Zakładając, że karma to jest gorzki owoc, Czyli coś, co dotychczas zostało niezaakceptowane, nieuszanowane, coś co dotychczas było pogardzane, z czymś walczyliśmy, no to można powiedzieć, że karma, karma jest, czy ewentualnie była. Według starej definicji, coś, co, czego nie ukochaliśmy, to ciągle wracało w celu ukochania. Natomiast według teraz takiej nowej definicji, nowego postrzegania, potraktujmy. Karmy, jeśli chcemy w ogóle tak mówić, chociaż wolałbym mówić o odbiciu w lustrze. Odbicie w lustrze w, na tych, na, w tej grze, w jakiej jesteśmy, ono zawsze będzie. Co się sieje, to się zbiera. Więc kiedyś się mówiło karma ujemna, karma dodatnia. Mówmy, że to jest wszystko po prostu odbicie w lustrze. Będzie nam łatwiej. Bo karma mogła być pewną taką zasadą, nie do końca zrozumiałą, a jak my zrozumiemy, że to jest, bo mówiło się, a karma, karma po przodkach, po kimś tam, ci przodkowie, czy ci rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, to wszystko jesteśmy my, to wszystko jesteśmy my, i to czego nie pokochali my, nie pokochaliśmy jako dziadkowie, to przeszło na naszych rodziców, to czego nie pokochali nasi rodzice, to przeszło na nas, to czego my nie pokochamy. To przejdzie na nasze dzieci, ale te dzieci to też jesteśmy my. Tak? Więc chodzi o to, że to z, z tym, co się spotykamy, to jest wszystko odbicie w lustrze, dotychczas nazywane karmą. Możemy zamiennie używać słowa karma, ale też i to dobre, co wraca, to też jesteśmy, to też jesteśmy, to też jest odbicie w lustrze i to też wszystko jest, jest nasze. Nie należy jakoś od, odcinać karm, oczyszczać. Yy, Niwelować, zerować, że ktoś nam coś tam zrobi, podpina, podopina, po poprzepina, yy, pooczyszcza. Nie. To trzeba po prostu sobie tylko uświadomić, inaczej się komunikować w tej rzeczywistości. Jest to rzeczywistość yy, jedności, bo z jedności wszyscy wyszliśmy, bo wszyscy jesteście jednym ze wszystkim, co jest, wszyscy jesteście u źródła wszech rzeczy. Natomiast od tego źródła możemy się odpiąć, odciąć, odciąć. Poprzez emocje i nieświadomość odcinamy się od źródła i wtedy im większe odcięcie od źródła, tym większe cierpienie, tym większe ograniczenie w życiu, tym większa grawitacja, ciśnienie, cierpienie, presja ze strony systemu czy innych, tak? Im bardziej daleko od źródła poprzez emocje i niezrozumienie, tym większe ograniczenia. Natomiast nam jest Mamy za zadanie, możemy, nie musimy, bo nikt nic nie musi, możemy do tego źródła, powinniśmy więc, wręcz, tak, ale a nie jest to, to, no niby jest, albo nie jest przymus, ale dobrze by było nam wrócić do tego źródła, tak, połączyć się ze źródłem, w tu i teraz, będąc w tych ludzkich ciałach, nadal w tym kolorze skóry, nadal, ale nie utożsamiać się ani z ciałem, ani z tym, że jest tylko to jedno życie, ani z tym kolorem skóry, ani z tym narodem polskim. Po prostu uświadomić sobie, że jestem u źródła wszech rzeczy, że nie ma nic, co nie byłoby mną. Nie kieruję swojej energii, ufając jakimś tam systemom egregorycznym, w szczególności religijnym, żadnym bogom, prorokom, mesjaszom, ani też, ani też różnym apostołom, którzy tutaj w tej chwili, w tym czasie są na Ziemi i opowiadają różne rzeczy, często gdzieś tam zwodząc na manowce. My mamy znaleźć odnaleźć źródło w sobie, odbudować swoją moc poprzez połączenie się ze źródłem i inaczej zacząć się komunikować. Komunikować z kim? Z tymi innymi, ale ci inni to jestem ja sam, więc jeśli chcę otrzymywać z zewnątrz, od innych szacunek, sam muszę go najpierw wysłać do źródła. Tak? Jeśli chcę otrzymywać wdzięczność, bo tutaj w tej rzeczywistości iluzorycznej, ilustrzanej jest tak, że nigdy, że wszystko to, co nam się zadziewa, to sami wcześniej komuś uczyniliśmy. Czyli to, co komuś, co, to, co coś zasialiśmy, to do nas wraca albo wróciło, albo wróci. I dlatego ważne jest pamiętać, aby że wszystko to, co się uczyni braciom swoim najmniejszym, czyli, czyli innym swoim emanacjom, innym ludziom, roślinom, zwierzętom, minerałom, to, co się im uczyni, to do nas zawsze wróci. I to już wróciło. Wszystko to, co uczyniliście braciom swoim najmniejszym, to to już do was wróciło w formie lekcji, w formie doświadczenia, jeśli uczyniliście innym dobrze, jeśli już mieliście otwarte oczy tutaj na jawie i, i komunikowaliście się z szacunkiem, akceptacją, wdzięcznością, to to do was wracało. Wszystko to, co w tu i teraz czynimy braciom swoim najmniejszym, sobie czynimy, bo to do nas sobie, bo ci inni to jesteśmy my. Czy rośliny, czy zwierzęta, czy inni ludzie, to jesteśmy my i to do nas wraca. I dalej idąc, wszystko to, co uczynimy braciom swoim najmniejszym, sobie uczynimy i to do nas wróci. Jesteśmy tylko my, my tutaj w tym ciele fizycznym, w sobie jako najwyższa świadomość, źródlana, jako cząstka źródła i my jako wszystkie emanacje tego źródła, czyli. Czyli nas samych. Mamy inaczej postrzegać rzeczywistość, inaczej komunikować. Stary świat, który kończymy, zamykamy, z którego się wylogowujemy: świat cierpienia, świat braku zdrowia, braku szacunku, braku akceptacji, braku finansów, braku miłości, braku partnera, braku pracy, braku samorealizacji. Ten świat zamykamy, tak? Wylogowujemy się z tego świata, bo wiemy, że już nie kierujemy uwagi na przestrzeń, na zewnątrz. Szczególnie na informacje z mediów, nie kierujemy uwagi. Nie inwestujemy swojej uwagi, swojej mocy kreacji w to, wszystko, co nas, co nas tutaj egzaminuje. Wycofujemy swoją uwagę, i inwestujemy swoją uwagę poprzez przeniesienie swoich aktywów. Tym aktywem jest nasza uwaga, tak? I, nasze, i zamieniamy emocje w uczucia, i inwestujemy nasze uczucia we wdzięczność do wszystkich za wszystko. W szacunek do wszystkich za wszystko nawet do tego co jest nie do pokochania nawet do tego co jest nie do uszanowania nawet do tego co na, na logikę umysłu nie dałoby się uszanować pokochać ani też zaakceptować i teraz na koniec najważniejsza lekcja że nikt dla nas tego za, za nas nic nie zrobi że tutaj w tej rzeczywistości każdy musi obudzić się sam jest dużo informacji w przestrzeni informacyjnej w telewizji, na różnych kanałach YouTube'owych, w mediach internetowych, które są informacjami niskowibrującymi. Jeśli coś ściąga nas na, na złość, na żal, na strach, to znaczy, że, że to, nie, to, to nam nie służy, ale oglądanie tego, słuchanie tego, to z każdą sekundą, gdy my tego słuchamy, to my inwestujemy swoją uwagę i to przejawi się w naszym życiu. Jeśli oglądamy w telewizji, czy na, na, gdzieś tam w internecie, że jest jakaś, jakieś działania W za naszą wschodnią granicą, tak? im bardziej my to oglądamy, tak? tym bardziej zasilamy to i to przejawi się w formie, w naszym życiu, w formie y, y, sprzeczki z partnerem, małżonkiem, w formie wojny w pracy, w formie wojny z sąsiadem, czy jakiejś innej wojny gdzieś tam. Tak? Bo to, co zasilamy, to, to do nas wraca i przejawia się w naszym hologramie życia. Więc wycofajmy swoją uwagę. To jest nasza wielka moc, moc, moc świadomej istoty. My nie musimy z niczym walczyć, to jest błąd. Walka jest błędem, ucieczka jest błędem, opór jest błędem. Wycofanie uwagi jest wielką mocą świadomej istoty, która wie, że to wszystko, co rozgrywa się przed jej oczami, czy w mediach, czy, w, czy w niby w rzeczywistości, to wszystko jest iluzja. Tylko to, co w mediach to jest iluzja w iluzji, jeszcze w 99% przekłamana w formie fake newsów. Tak? Jeśli my wiemy, że to jest wszystko iluzja, wycofujemy swoją uwagę z tej iluzji niskowibrującej i przenosimy uwagę, bo my nadal tu będziemy w tej iluzji. Chodzi o to, że jeśli przeniesiemy uwagę na, 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 na cudowne istoty, na cudowne, szukamy tego dobrego, co jest, w tym, co jest. Szukamy całego w dziurawym, a nie dziury w całym, tylko całego w dziurawym, szukamy nie wspólnego dzielnika, co nas dzieli, tylko co nas łączy, wspólnego mianownika, tak? To my się przelogowujemy, zaczyna się poprawiać jakość naszego życia. Tak? W momencie, gdy nie będziemy splątywać się z tym światem, z tą iluzją poprzez systemy egregoryczne, systemy podziału ludzi na partie, na systemy religijne. Na, na, na narody, na, na kluby sportowe. Nie będziemy się wiązać i splątywać z tym światem poprzez to, że coś jest dla nas ważne. W polu, gdzie energia sobie z lekkością krąży, wszystko, do czego przywiążemy wagę, zaburza równowagę. Tak? Więc wy, wy, wycofując swoją w, uwagę i ważność, nie przywiązując ważności do niczego, to, co jest naszym zamiarem, samo z lekkością się materializuje. Więc jeszcze raz przypomnę, bo mówiłem o tym wcześniej. Jeśli walczymy o zdrowie i mówimy, że zdrowie jest dla nas ważne, to zasilamy brak zdrowia. Tak? Jeśli walczymy o pokój, jeśli medytujemy o pokój, to zasilamy brak pokoju. Tak? Jeśli walczymy o to, żeby nie było wojny, albo nie, żeby nie było suszy, albo medytujemy, żeby nie było lockdownu, czy blackoutu jakiegoś, czy czegoś, to my tak naprawdę to zasilamy. Tak? Nie inwestujmy swojej uwagi w nic tylko w to, co wysoko wibruje. Bo jeśli my skupiamy się, inwestujemy swoją uwagę i medytujemy na jakimś, nad jakimś brakiem, że jest brak zdrowia i medytujemy wspólnie nad poprawą zdrowia. Że jest niby brak pokoju, medytujemy nad brakiem pokoju, ale tak naprawdę, to my zasilamy to temat medytacji, temat tego yy, zbiorowego spotkania. Tak naprawdę zbiorowo starajmy się nie medytować, bo najczęściej jest tak, w 99% jest tak, albo w 100% przy dużych medytacjach, wieloosobowych medytacjach jest tak, że zawsze za taką medytacją, nawet jeśli to jest szczytny cel uzdrowienia, pokoju, radości i, i tam nie wiem czego jeszcze, to zawsze stoi egregor. Tak? Pod szczytnymi tymi hasłami. Jeśli medytujecie to sami, sami ze sobą w ciszy, w spokoju i, i niech to będzie taka forma rozmowy z kim? Nie z Bogiem. Jeśli jest jakieś pojęcie Bóg, czy jakaś gwiazda systemu egregorycznego, jak jakiś prorok, mesjasz, czy matka proroka, to to już jest przekierowanie energii na zewnątrz. Wy. Sami ze sobą rozmawiacie poprzez medytację, sami ze swoją wyższą świadomością się kieruje, komunikujecie. I to według mnie jest właściwe. Wy możecie, każdy z Was może mieć swoje własne zdanie, tak? Po prostu spróbujcie albo powczuwajcie się w to, co mówię. Jest to moja koncepcja, prawda, która dla Was jest, tak jak wcześniej już mówiłem, koncepcją. Przekujcie każdą koncepcję, czy tą, którą ja mówię. Nie wierzcie nikomu, ani mnie, ani komukolwiek. W przestrzeni medialnej, tylko przekujcie każdą koncepcję poprzez doświadczenie i poprzez odczucia w ciele, w jaki stan was to wprowadza, czy wam to pasuje, czy jakiś niepokój, żal, złość się pojawia i, i przekuwajcie każdą y, zasłyszaną koncepcję, każdą wiedzę w waszą indywidualną y, prawdę. Także cóż, są te, jakby ten cały system, który w tym doświadczeniu, w tej grze, on zawsze, ten matrix, macierz, ona zawsze, on zawsze będzie. Tak? Przy czym jest macierz niedostatku, macierz braków: braku zdrowia, braku szacunku, braku miłości, braku wdzięczności, braku finansów, ogóle wszystkich braków. Im niższa w nas częstotliwość, tym te braki narastają. I z tego czas się wylogować. My nazywaliśmy to dotychczas i nazywamy przestrzenią nocnika, ale jest też inny świat. Potrzebna jest odwaga i zero emocji, żeby przejść przez ucho igielne do tego innego świata. Nie mówię, żeby wyluzować całkiem, czy wylog... chodzi o to, żeby zamienić emocje, bo one się w pierwszych sekundach gdy nasze detektory zobaczą, że coś się dzieje na ulicy i pojawi się jakaś emocja, jakiś, jakiś strach czy jakieś niezadowolenie do jakiegoś tam kata, który oprawia swoją ofiarę, albo kata, który w stosunku do nas odgrywa rolę kata, gdy pojawi się emocja, przepuszczamy ją przez siebie, dostrzegamy w oczach kata samego siebie i wysyłamy mu akceptację, szacunek, wdzięczność, bezwarunkową miłość. Z łagodnością komunikujemy się z tym katem i ten kat, który miał na minę, zanim dojdzie do nas, odegrać swoją rolę, odpadną mu wszystkie argumenty i energia jak ze spuszczonego balonika. W momencie, gdy my popatrzymy prosto w oczy temu, temu załóżmy człowiekowi, tak, uśmiechniemy się do niego, on idzie odegrać swoją rolę. A my w łagodności skomunikujemy się, widząc w jego oczach samego siebie, przemawiając do niego z łagodności, koncentrując się na wdzięczności za wszystko to, co nam uczynił, uczynił to, co uczynił, najlepiej jak potrafił, przeegzaminował nas i robiłby to tak długo, dopóki byśmy się nie obudzili i nie dostrzegli w nim samego siebie. Dopóki nie dostrzeżemy w jego oczach samego siebie, on albo ktokolwiek inny nadal będzie odgrywał. Tą rolę, bo jak nie ten kad, bo przed nim możecie uciec za granicę, na inny kontynent, pojawi się inny, który przejmie ten kontrakt. Tak? I będzie dalej odgrywał swoją rolę najlepiej jak potrafi. Wszystkie kontrakty można rozpuścić. Nie odcinać, tylko rozpuszczać, wycofywać swoją uwagę, komunikować. Jestem wdzięczny za doświadczenie. Szanuję Ciebie jako moją własną emanację. Akceptuję to, że jesteś jaki jesteś, masz prawo się nie zmienić. Masz prawo nadal odgrywać swoją rolę, to jest Twój wybór, natomiast moim wyborem jest opuszczenie tej przestrzeni, jakby wycofanie swojej uwagi, zakończenie tego kontraktu, i wtedy ta osoba albo się zmienia, ale najczęściej się nie zmienia. Najczęściej znika z naszego hologramu. My, przeskakując na inną linię życia, będąc na innej częstotliwości, emanując inną częstotliwością, zgodnie z zasadą podobne przyciąga podobne, jeśli emanujemy, Wysyłamy szacunek, to otrzymujemy też szacunek. Jeśli nadal pojawia się w hologramie życia, załóżmy, że nam się wydaje, że jesteśmy tu, emanując szacunkiem, ale jeśli nadal się pojawia ktoś, kto nie jest dla nas, yy, kto nie wysyła do nas szacunku, to znaczy, że ktoś albo nas egzaminuje w formie karteczki, po to, żebyśmy mogli przeskoczyć wyżej, jeśli zdamy ten egzamin, albo jeszcze, albo. Albo tak naprawdę w całości nie, nie szanujemy kogoś, yy, nawet w aspektach takich, które są nie do uszanowania. Wszystko, co odgrywa się przed naszymi oczami, to jest jedna wielka iluzja. Jeśli będziemy z nią walczyć, ona będzie walczyć z nami. Jeśli będziemy przed nią uciekać, ona będzie nas, nas yy, gonić. Jeśli będziemy przywiązywać wagę, to większe ciśnienie, presja i ograniczenia pojawi się w naszym życiu tej iluzji można się bawić pięknie i żyć sobie cudownie, bo tu jest i piekło na ziemi, i nocnik, oraz na, raj na ziemi, i stół Pański, i dostatek wszelkich y, dóbr i wszelkich najwyższych jakości, które z lekkością mo mogą do Was przyjść. Ale o to nie można walczyć. Żeby tu się dostać, nie można przed tym uciekać. Tak? Tu nie przejdzie się w emocji, mając jakikolwiek żal, czy złość, czy nienawiść. Tutaj. Można przejść tylko poprzez rozpuszczenie swojego ego, swojej takiej jakby oddzielności, że ja i, i reszta to walczyć, albo uciekać, albo pogardzać, albo litować się. Nie. Tutaj wchodzimy poprzez świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim, tak? A tutaj, tutaj za zakotwiczamy się jeszcze bardziej, jeśli jesteśmy w świadomości dualnej i ze wszystkimi walczymy. Tu z nikim nie walczymy, tu walczymy. Tu szukamy całego w dziurawym i wspólnego mianownika. Tutaj szukamy dziury w całym, skupiamy się na tym, co, co niby jest niedobre, co niby nam zagraża, przed czym trzeba, trzeba uciekać. To tyle z tej pierwszej części. Za, no, wkrótce, jutro, czy za tydzień dalsze odcinki, także jestem wdzięczny za uwagę. I teraz jeszcze nie kończymy, bo w komentarzach pojawiła się informacja. Że ja dziękuję za, za waszą uwagę. I rzeczywiście, za waszą uwagą płynie wasza energia, tak? Ja okazuję wdzięczność waszej energii, tak? I y, odwdzięczam się za tą, y, za tą uwagę i za tą energią pewnymi informacjami, pewnymi moimi prawdami, które ufam, że zbudują w was większą moc i. i że dzięki temu uzyskacie większą energię. Rzeczywiście jest, tak jak komentatorzy mówią, że energia idzie za uwagą. Ja też jestem wdzięczny za tą Waszą uwagę, Was i tych wszystkich widzów, którzy oglądają, czy też będą oglądać te, te filmiki. Natomiast tutaj ufam, że dochodzi do, do harmonicznej wymiany. Ja niczego od Was nie oczekuję, niczego nie żądam. Jak ktoś ma ochotę się. Okazać wdzięczność w formie komentarzy. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny za te komentarze i nawet poproszę Was o komentarze, bo od tego momentu proszę, aby pod filmikami, abyście komentowali, czy to, co z, tych, z tego filmiku oraz z tych wszystkich poprzednich, gdy zweryfikowaliście w, w życiu, to co zasłyszeliście. Zasłyszeliście moje prawdy, ale dla Was były to koncepcje. Jeśli okazało się, że zastosowaliście to w życiu i Wam się to sprawdziło, to proszę Was, jestem wdzięczny za, za skomentowanie tego. U mnie zadziałało to, u mnie tamto, bo chodzi o to, że te wszystkie inne części Was samych, my tutaj współtworzymy świadomość zbiorową i, w, i wpływamy w tej chwili na dziesiątki tysięcy osób, które się budzą, i, i swoimi y, tymi prawdami, że to zadziałało, i dzielimy się z tymi innymi częściami nas, współtworzymy, przewartościowujemy, to wszystko, co jest, i przyspieszamy pewien kwantowy skok nie tylko nas jako jednostek w nas, ale, ale także i innych części, i innych części nas. Także jeszcze raz jestem wdzięczny za uwagę, jestem wdzięczny za wszystkie komentarze. I, a szczególnie te komentarze, nie tylko te serduszka, są cudowne, czy też te lajki, ale te, które w kilku zdaniach opisują, że ta. Ta koncepcja zadziałała i stała się moją prawdą, albo tamta zadziałała i stała się moją prawdą. Jeszcze raz wdzięczność i do miłego zobaczenia następnym razem.